Jezioro Ukiel areną żeglarskich zmagań. Od 21 do 22 września ponad 200 młodych zawodniczek i zawodników stanęło do rywalizacji w regatach Nauticus Cup Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To korona impreza w kalendarzu klubu, która w tym roku zyskała status międzynarodowej. W sportowych zmaganiach wzięli udział zawodnicy w wieku od 9 do 18 lat. Są to regaty przeznaczone dla grupy młodzieżowej, przygotowującej się do, miejmy nadzieję, startu w Igrzyskach Olimpijskich. Są mali optymistkarze, są lekipowcy, są zawodnicy z klasy 29er oraz w zawodach biorą udział zawodnicy klasy laser. Nauticus Yacht Club Olsztyn od 2 lat prowadzi sekcję klasy 29er. To dwuosobowe, bardzo szybkie łódki, które przy dobrych warunkach wietrznych potrafią pływać z prędkością nawet 50 km na godzinę. Podczas weekendowych zawodów w tej klasie ścigały się m.in. Oliwia Jekiel i Magdalena Chyła. Dziewczyny mają na koncie kilka sukcesów, m.in. czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w kategorii U17 w konkurencji kobiet. Bez dobrej relacji, nie tylko na łódce, osiąganie wysokich wyników byłoby niemożliwe. Poza żeglarstwem mamy dużo rzeczy wspólnych, jakby zawsze możemy się na siebie liczyć, bo jesteśmy jednak, jesteśmy najlepszą przyjaciółką, to mogę na pewno powiedzieć. I gdzieś tam żeglarstwo to nie tylko co nas trzyma przy sobie. Na łódce trzeba być niezwykle czujnym, gdyż warunki pogodowe mogą zmieniać się bardzo szybko. Nieprzewidywalność na wodzie stawia zawodnikom nowe wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, no wiatr, warunki, woda, no i to wszystko daje bardzo mocną satysfakcję, jeżeli da się to pokonać i jeszcze masz jakieś sukcesy w tym wszystkim. Koniec sezonu nie oznacza, że zawodnicy zwijają żagle. W okresie jesienno-zimowym trenerzy kładą szczególny nacisk na przygotowanie kondycyjne i mentalne u swoich podopiecznych. Za chwilę, kiedy zrobi się zimno, nasi zawodnicy odstawią łódki i grą czasu będą spędzali na sali gimnastycznej i w siłowni, pracując z trenerami. Niezwykle ważne jest przygotowanie fizyczne i mamy tego świadomość wszyscy. I trenerzy, i rodzice, i dzieci, więc nie ma kłopotu z motywacją młodych ludzi. Organizacja regat i przygotowanie zawodników nie byłoby możliwe bez zaangażowania trenerów i rodziców. Wysoki poziom mistrzostw zawdzięcza się również sponsorom, do których należy m.in. firma Masbud z Olsztyna.